W dniach 20-24 maja Szkoła Podstawowa imienia Oskara Kolberga w Karniewie obchodziła Tydzień Papieski. Jego zwieńczeniem był udział w misjach świętych, które akurat w tym roku prowadzone były w karniewskiej parafii. Jan Paweł II jest wyjątkowo ważny dla społeczności szkolnej. Jest drugim patronem szkoły, którego imię przejęto po rozwiązanym gimnazjum. Jak na Tydzień Papieski przystało, w ostatnim jego dniu pod popiersiem papieża Polaka złożono wiązanki, zapalono znicze oraz zaśpiewano barkę, ulubioną pieśń Jana Pawła II. O to, czym są misje święte, a także o ich znaczenie, zapytaliśmy księdza misjonarza Piotra Dykowskiego, który od czwartku gości w parafii pod wezwaniem wszystkich świętych w Karniewie. Idea misji, ona pochodzi już z czasów biblijnych. Pierwszym misjonarzem był oczywiście Pan Jezus. Był również święty Paweł, apostoł, wszyscy pozostali apostołowie. Natomiast sama idea misji parafialnych, ona powstała w latach XVII wieku, szczególnie tutaj misjonarze świętego Wincentego a Paulo mają największy wkład. Przede wszystkim chodziło tutaj o umocnienie wiary w takich trzech obszarach. To znaczy, jeśli chodzi o doktrynę, ponieważ często ludzie prości nie mieli pewnej wiedzy religijnej. Po drugie, jeśli chodzi o kult, czyli oddanie czci Bogu. Tutaj chodziło o rozwój pewnych form nabożeństw. I trzecie, chyba najistotniejsze, to były wartości moralne. To znaczy, żeby każdy wierny, uczestniczący w misjach, żeby zmienił swoje życie. Chodzi tutaj po prostu o jego wewnętrzne nawrócenie. I ideą misji parafialnych dzisiaj jest przede wszystkim umocnienie wiary wśród wiernych, którzy uczestniczą w tych misjach, a po drugie, w wymiarze indywidualnym chodzi o to, aby wierny dokonał pewnej rewizji swojego życia. Odbył przede wszystkim spowiedź generalną, czyli z całego życia, i przyjął też komunię świętą generalną. Misje są mniej więcej, prawo kanoniczne zakłada, że powinny być co 10 lat. Można użyć takiego porównania rolniczego, że rekolekcje, które są systematycznie w parafii co roku, to jest taka podorywka. Natomiast misje parafialne to już jest taka głęboka orka. Krzyż jest symbolem naszej wiary, przede wszystkim jest symbolem miłości Boga do człowieka, gdzie Syn Boży oddał życie za każdego, niezależnie czy to będzie wierzący czy niewierzący, czy dobry czy zły, mądry czy głupi. Natomiast krzyż ma przypominać o tej miłości Boga i również, że owocem misji parafialnych jest też dochowanie wierności Bogu, a nie ma wierności bez krzyża. W ramach finału obchodów Tygodnia Papieskiego za chwilę przedstawiciele uczniów złożą wiązankę pod popiersiem Jana Pawła II oraz zapalą znicz. Prosimy o skupienie.